Je m'appelle Igor and this is... Hej, czy witajcie, to jest oczywiście kolejny odcinek modyfikacji do GTA. Dzisiaj wam przedstawiam po prostu modyfikację, nie musi nic zostawiać. To jest taki odcinek niezobowiązujący, taki na spokojnie, na luzaczku. I co mam wam dzisiaj do przedstawienia? Ten po prostu mod dodaje wam jachty, ale do single player i są one różne, różne i zaraz wam je pokażę. Póki tam będziemy jechać, coś wam powiem. Pierwszą rzeczą jest to, że uznałem, że nie ma sensu w święta dodać tyle odcinków. Sami musicie odpocząć trochę od kompa. Ja też musiałem odpocząć trochę od kompa, od nagrywania i od wszystkiego, więc po prostu, no nie nagrywałem i teraz też z mniejszą częstotliwością nagrywam. Pewnie zapytacie się, dlaczego podrałem mi samo, nie? A propos słuchawek, ale no czekam na kuriera i muszę wiedzieć, kiedy ktoś zadzwoni, a nie chcę, żeby tam czekał na mrozie, kurde, są święta, to niech on też tam szybciej swoją pracę skończy, nie? Więc no cóż, dzisiaj wam wrzucam odcinek, jest on niezobowiązujący, już dojeżdżam do jachtu, no i co? Co ten mod dodaje? Właśnie on dodaje takie jachty. Musicie znaleźć się około w miejscu takim, który jest tutaj, czyli jest taki jakby zaznaczony jachtem, bodajże chyba jest na razie jedno miejsce do kupowania jachtów, z tego co wiem, czekajcie. Jest tylko jedno, dokładnie. To jest to miejsce i jest ono po prostu zaznaczone takim małym jachcikiem, nie? No i w tym miejscu możemy to sobie oczywiście kupić. Tak, wiem, że nie jest zbyt dobra pogoda na nagrywanie o jachtach, tak? Bo nie jest już zbyt jasno i tak dalej, ale gdy wejdziecie tutaj, pokaże się właśnie coś takiego. I tu możemy wybrać sobie, jaki jacht ma mieć nazwę. Czyli nie, no, możemy nazwać na przykład Daj Suba. Możemy sobie customizować, tak jak jest to oczywiście GTA Online, oczywiście mnie nie stać na GTA Online, żeby sobie mógł w ogóle coś takiego kupić. No nie wiem, mi się najbardziej podoba, ten mi się najbardziej podoba, ten Aquarius, no i niech będzie, że ustalamy sobie, że podświetlenie, niech będzie, nie widać tego, bo nie ma nocy. Kupujemy jacht. No i gdy już tutaj kupimy, to jest o wiele lepsze, ponieważ jachty mamy od razu wszystko lepiej działa i tu możemy jako my, a nie jako sternik, jak to jest w GTA Online, kupować te jachty. Możemy ten jacht sobie sprzedać oczywiście, możemy sobie relokatować, czyli po prostu go w inne miejsce dać. No i możemy sobie customizować, czyli możemy tak, dodać sobie tutaj, jak widzicie, helikopter. Jak widzicie, działa, możemy sobie dodać jacuzzi, jak się pojawił fajnie. No i możemy sobie dodać security, czyli dwóch typów, tak? Więc będziemy mogli, z tego co wiem, właśnie się nawet bronić na tym jachcie. Spróbujmy gdzieś przepłynąć. Weźmy sobie na Vespucci Beach, tam sobie przepłyniemy. No jak widzicie, w kilka sekund dosłownie... Stary, czy mnie coś nie pogięło, nieważne. Dosłownie parę sekund już jesteśmy przelokowani, nie trwa to tygodniami jak na GTA Online. No i widzicie, pada śnieg, kurczę, mamy tu naszych dwóch ziomków, to już jest w ogóle spoko sprawa. Jak widzicie, gdy mamy już tam określony poziom wanted, czyli już nas ścigają, po prostu ci strażnicy na naszym jachcie będą nas bronić. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa. Jak widzicie, tutaj wszystko działa, mamy nawet jacuzzi, z tego co wiem. Dla osób po prostu, które nie mają hajsu w GTA Online, możemy właśnie, jest taka alternatywa, tak, możecie sobie bardzo, bardzo łatwo taki jacht tutaj zakupić, nie? Jak widzicie, dyno nas strzelają, nasi pomocnicy strzelają w naszych przeciwników, więc to jest naprawdę bardzo fajnie, więc możemy zrobić tu taką małą fortecę. No i jak widzicie, nasze ziomki tutaj naprawdę potrafią się bronić. Zobaczymy, ile będziemy mogli wytrwać. Jak widzicie, nasz helikopter niestety nie ma żadnych broni, to jest jedyny minus. A teraz tak, możecie zobaczyć, jak wygląda ten cały nasz jacht. On wygląda właśnie w taki sposób, jak jacht w GTA Online. Oczywiście to jest spoko sprawa, że możemy cały czas to customizować. Jako że nie chciałem, żeby ten odcinek miałby trwać 2 minuty, dlatego jeszcze jednego moda wam przedstawię, który nie jest aż tak fajny jak ten pierwszy, ale za to będziemy mogli po prostu się najprościej teleportować. Dokładnie mamy to wszystko ustawione. Ale tak jak widzieliście, to nie jest aż taki prosty teleportation gun, ponieważ jak widzicie na załączonym obrazku właśnie, on pozwala wam się nie tylko teleportować, ale zamieniać się z danym człowiekiem, danym miejscem i tak dalej. Po prostu nakierowujemy na kogoś i klikamy Y i w tym momencie zamieniamy się z daną postacią. Jak widzicie, on był tam, my byliśmy tu. Jeżeli na przykład nakierujemy na nasz helikopter, to w tym momencie powinniśmy się dokładnie zamienić z naszymi ludźmi w helikopterze, co jest w ogóle mega sprawą, ponieważ no kurde, no myślałem, że to jest normalne teleportowanie się, tak obczałem, może chodzić w tym modzie, a tak, no kurde, możemy, czy mi się wydaje, czy mam dwóch, a nie, czekajcie, myślałem, że ma tych dwóch typów, ale w każdym momencie możemy właśnie uciec od takiej całej tutaj rozruby i oni nic nie mogą wam praktycznie tutaj zrobić. Oni sobie tutaj lecą czy coś i my się po prostu zamieniamy z naszym kierującym. Niestety jest jeden minus, chociaż w sumie może być to nawet plus, on teleportuje cały skład danego pojazdu, więc nie możemy się teleportować i zamienić tak jakby, kurczę, jedną osobę tylko i na przykład zrobić jakiś abordaż, kurde, helikoptera, I don't know, pojechali gdzieś w ogóle, o co chodzi? Bo tu pociąg leci. Czy mogę się, powiedzcie, że możecie się zamienić właśnie z naszym pięknym pociągowym, na tym to polega, tak? Jest taki fajny mod do pociągów, może kiedyś wam go przedstawię, ale... No, zobaczcie, akurat trafi mi się pociąg, no i możemy sobie, kurde, jechać też pociągiem, no, ale ja nie chcę tego pociągu, więc... Cóż, w takim razie musi się zakończyć ten odcinek, lubię pociągi, jak to powiedział jeden bardzo znany youtuber, no i cóż, to było na tyle, oczywiście subskrybujcie, no i wesołych świąt, kurde, już będę taki mainstreamowy, po prostu życzę wam wesołych, kurcze, i... No, jakiś tam świąt, no nie wiem, czy...
Co ja mogę życzyć, no? Najlepszych prezentów chyba, nie? Byle nie skarpetek, nie? To zawsze skarpetki są najgorsze, co jest możliwe. Kurde, skarpetki. Jak nie dostaliście kiedyś skarpetek, to nie wiecie, to jest za uczucie dostać skarpetki na... pod Mikołaja, nie? No, na razie, trzymajcie się, cześć. Do następnego.